Siema, Dream. Znaczy, siema, siema, z tej strony Kubso Kuba, osoba, która posiada pełną władzę nad tym kanałem. Dziś będzie inny film niż dubbing. Ten film będzie rozpoczęciem dramy pomiędzy mną a Zaneksem. Nie chciałem robić o nim filmu, ale zmusił mnie kaladąc mi pomysł na film. Zacznijmy od tego, że sprytny Zaneks ukradł mi pomysł na film. O 23:08 wysłałem do Aleksa z kanału Underverse Polska wiadomość o treść link do filmu Zanex Challenge, który był filmem mojego autorstwa. A godzinę później, czyli o 24:30, Aneks wstawił film o tej samej nazwie i treści. Mało tego, wstawił to na publiczny, więc ludzie myślą, że to jego. To data wstawienia mojego filmu. A tu data wstawienia jego filmu. Znaczy, no już. Jak widzicie, Zanek chamsko ukradł mi pomysł na film i uznaje go za swój. A co mało, poszperałem trochę i znalazłem jego multikonto o nazwie DDS Content Pots oraz własną firmę o nazwie Żanex. Na swoim drugim kanale reklamuję dużo firm od ponad 10 lat. Jest ich około 50. Czy Nex prowadzi 50 film? Czy X naprawdę ma dwa kanały? Czy X okłamuje swoich widzów? Oglądajcie dalej materiał, to się dowiecie. Na początku 2012 roku na kanale DDS Content Spots pojawił się pierwszy film z firmą Adexim. Skąd wiemy, że to firma aneksu kuchennego? Po pierwsze, podobieństwo nazw. Adexim? Występują tam litery A, E i X. Wystarczy dodać Z i N i wychodzi z Anex. Po drugie, ulica, na którą zarejestrowana jest ta firma. Warszawa, ulica, niestety nie mogę wam jej podać. Ale co nam to daje? A to, że z pełnych źródeł wiem, że właśnie w tym miejscu mieszka Zaneksiura. Ale po co wam mówię powiązanie Aneksa z tą firmą? Dlatego, że jak próbuję się wejść na stronę tej firmy, wyskakuje okienko ostrzegawcze przed wykradzeniem danych. Oto dowód, że Zaneks to złodziej nie tylko kontentu, ale także poufnych danych osobowych oraz pieniędzy. Teraz podam dowód, dlaczego Zaneks.com to kłamca. Przeanalizujmy film o nazwie Żanex. Wcześniej stwierdziliśmy, że Anex jest właścicielem tej firmy. Uważam, że to była jego pierwsza firma. Dlaczego? Ponieważ nazywa się Żanex, bardzo podobnie. Następne firmy z Anexa były powiązane z nazwą Żanex, ale już nie tak bardzo jak Żanex. Ale teraz powiem sobie, czemu Anex to zwykły kłamca i oszust. Na filmie promującym firmę Żanex jest powiedziane, że to firma z 15-letnim stażem. By założyć firmę, trzeba mieć przynajmniej 18 lat. Załóżmy, że Anex miał 25. Minęło 15 lat od założenia firmy, więc ma teraz około 40 lat. Film promujący wyszedł 10 lat temu, więc Anex ma już około 50 lat. Czy za twarzą młodego youtubera kryje się 50-latek? Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tajemniczej przeszłości Anexa, zapraszam do obejrzenia następnego filmu, który będzie temu poświęcony. A teraz zabierzemy się do analizy filmu Zaneksa. Witam, oto Zaneks i z powodu, iż pewna osoba, której imienia nie chcę zdradzać, pan Damingi aka Kupsokuba aka Kaka Studio. Tu jest kolejny dowód na to, że Zaneks jest zwykłym kłamcą oraz nie sprawdza rzetelnie swoich informacji. Powiedział pan Damingi, od 3 dni niestety nie mam takiego niku. Chcę podwalić pomysł. Tu dowód na to, że ukradł mi pomysł na film. Bo z jakiegoś powodu nazywa się to Zaneks Challenge. A nie na przykład Kupso Kuba Challenge. Nie nazywa się to Kupso Kuba Challenge, ponieważ nazywam to Zanex Challenge. Jakbyś wiedział. I chcę też ustalić tu zasady. Nie? Więc tak. W Zanex Challenge chodzi o to, że robisz dubbing jakiegoś odcinka z Underverse'a. Robisz go tak dobrze, jak umiesz. Nieważne, że ja kiedyś nie umiałem w ogóle. Dubujesz wszystkie głosy, które tam są. I na końcu nominujesz jakieś osoby, nie? Dominujesz? Czyżby Żanek przez swoje 50 firm chciał zdominować rynek i przejąć władzę nad światem? Coraz więcej kropek się ze sobą łączy. I z góry przepraszam za to, że jest niektóre kwestie cicho albo tłumaczenie słabe, ponieważ tłumaczenie mam sprzed roku, a... A tu jest dowód, że Żanek nie przykłada się do robienia swoich filmów. Mówi, że ma tłumaczenie sprzed roku. Ale coś mi tu nie pasuje. Zanek przecież ma głos jak 5-latek, ale ustaliliśmy sobie wcześniej, że ma około 50 lat.
Czy Zanek, jeśli naprawdę się tak nazywa, zmusza innych do nagrywania dla niego filmów? To by wyjaśniało, dlaczego robi content dubbingowy. Jest 23, okej? I muszę zarywać notkę, żeby to zrobić, okej? Kolejny dowód kłamstwa. Mówi, że musi zarywać nockę, ale mówi to o 23, a dobrze wiemy, o tych godzinach nie da się jeszcze zarywać nocki. Okej, jestem już po zmontowaniu. W niektórych miejscach nie jestem z tego dumny, w niektórych bardziej. Więc no. Zaraz chcę przypomnieć, że Zanek Strange to jest czysto for fun. Nie jest to coś, przez czego pryzmat oceniamy kogoś na przykład, nie? Jakby, no tak, po prostu for fun. I tak, miałem nominować, no więc nominuję Kubsokubę, aka Panda Bingi, aka Kaka Studio. Chciałbym się tu zatrzymać. Przyjmuję nominację. Film pojawi się w najbliższym czasie. Alexa Thunderverse Polska. Hehe. Tu kolejny dowód na to, że Zanax to zwykły złodziej i oszust. Więc podsumujmy. Zanax prowadzi 50 firm i poprzez nie chce przejąć władzę nad światem. Ma około 50 lat i porywa dzieci do swojej piwnicy, by nagrywała mu filmy. A mało tego, zrobił 3 razy genocide i spóźnia się z nagrywkami!